Witam was tutaj, cześć, witam Abizynosz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Minecrafta. Dzisiaj będzie trochę inaczej. Mam nadzieję, wam się bardziej spodoba. Drzewo przed chwilą mi tu wyrosło. I poza tym jestem trochę rozchorowany, więc mam nadzieję, że mi się uda to całe nagrać. Pozbieram te całe plony, walaktusy i takie tam. Dobra, wróćmy na... I jakaś owca się jeszcze pojawiła. Tu przepalam sobie, bo tak, wrzuciłem, nie wiem czy to było jeszcze w odcinku, wiadro lawy. Tak po to, aby móc... po co ja to sobie myślałem? A, bo nie chciałem zużywać węgla, więc wrzuciłem wiadro lawy, a wiadro lawy wystarcza na 100 przepaleń. Więc zawsze coś. I przy okazji, bo tego nie widzieliście na odcinku, zszedłem na dół. Oczywiście trochę żelaza tam zdobyliśmy. Czekaj. Gdzie jest to moje żelazo? O, 21 żelaza. Weźmy sobie je i skraftujmy jakiś porządniejszy... na porządniejszą tą... kill off. Słynnego jeszcze nie możemy enchantować. To byłoby coś. No. I możemy jeszcze sobie zrobić drugie wiaderko w sumie. Bo jak chcemy już dwa wiaderka, to już jest nieskończone źródełko. Dobra. No i tutaj to sobie wrzućmy. Mamy trochę jeszcze złota i ogólnie te nasze skarby. I dzisiaj sobie zajdziemy. Ten drewno to mi tutaj nie jest potrzebne. Wrzućmy sobie tutaj, zejdziemy na dół. Jedno, drugie. I zaraz po tym, jak skończyłem nagrywać, znalazłem bardzo ciekawą rzecz tam na samym dole. To tak, tutaj to zejście to jest takie... No na razie nic z tym innego nie zrobię, bo nie mam zbytnio też jak. Ważne, że jest oświetlone i da się jakoś zejść. Jakoś. Zeszliśmy prawie na sam dół wtedy. Dzisiaj może pójdziemy jeszcze niżej, ale na razie najpierw zajmiemy się zwiedzaniem tej jaskini, która tutaj jest na dole. Zejdźmy tylko. Okej, chwila. Plejek się przełącza, bo mi obraz wycięło. I lecimy w dół. O, jest. Tu mamy te jezioro lawy, ale tutaj znalazłem ciekawą rzecz. Oświetlmy to sobie trochę. O, proszę bardzo, redstone. Zaraz ja proponuję go tutaj stąd wyjąć. Bo redstone się może przydać. Aha, to jest droid. I tu jeszcze trochę redstone'a. No już jest 19, to już zawsze coś. Tu jest ta jaskinia się ciągnie, no i my teraz będziemy sobie tutaj szli. Węgla nie będziemy. To w ogóle jakiś jest inny tekstur pak niż na innych wersjach. Tak, idziemy w ten sposób, bo wtedy powstaje obsybian i w ogóle... O, tu widzę chyba wyjście jest. Sobie postawmy pochodnie i wylejmy. Zbierzmy. O, znowu redstone. Weźmy sobie go. Dobra, i zaraz włączymy timelapse'a. Aby was tutaj nie zanudzać, jak sobie tak chodzę. I nic, tylko sobie najpierw zróbmy trochę pochodni. No dobra, i włączamy timelapse'a.
Witam Was, tutaj wracamy. Wiecie, co się w takich wypadkach robi? Klika się wyjdź. Nie udało się. No dobra, musimy jeszcze raz tam zejść. I to trochę niekuszące, że straciliśmy w tej lawie wszystko. Wszystko, a było tam trochę żelaza, trochę drewna, no. Powiem wkrótko, dobrze, że nie wziąłem więcej jakichś cennych rzeczy. Dobra. Weźmy sobie drewno. Jeszcze to drewno. I sobie skraftujmy co nieco rzeczy, no bo jednak to było trochę. Nie tak miało to wyglądać. Dobra. Co ja chciałem zrobić? Tak. Jeszcze węgiel mi wcięło, ojej. Tak, to na pewno się przyda. Dalej to. Mieczyk. No i tyle z żelaza. I jeszcze sobie weźmiemy trochę kobla. Trochę, czyli tyle. I piasek. I czekaj. To możemy wziąć. To też możemy wziąć. I to. Natomiast czy ja naprawdę już nie mam żadnego węgla? No chyba nie. Dlatego ja nie lubię jaskiń. Bo tam jest za dużo tego. Za dużo tych creeperów i w ogóle. Prześpijmy się. Zacznijmy od tego, żeby się przespać. To będzie od razu bezpieczniej. Ale ile ja już nagrywam? 12 minut. Tak, taki dziwny ten dzisiaj odcinek. I idziemy jeszcze raz na dół. Dobra. Teraz moim celem jest znalezienie węgla. A! Bym zapomniał. Jeszcze żarcie się przydać może. Ale żarcie to mam akurat pod dostatkiem, tak mi się wydaje. Ziemniak może nie, bo jak stracimy ziemniaki, to nie będzie już za fajnie. Może to. To zostawmy sobie. Tak jakby coś. Dobrze, jest woda, jest wszystko. No i trzeba znowu zejść tam. Nie, no coś z tym trzeba zrobić, bo jak tak te creepery będą mnie tutaj rozwalać, a tu się ich coś dużo. Robi, to nie będzie to fajnie. Zawsze mogę sobie zmienić niby poziom trudności na niższy, ale to jest jak trochę oszukiwanie. Kijki. Zawsze coś. Co 8 to nie 0 tych pochodni. Na pierwsze to trzeba tą lawę zlikwidować, bo to ona. No to przez nią nie żyjemy. Jeszcze trochę węgla. Tak właściwie to ten creeper tam cały czas jest. Ale ten pierwszy, jak mi wybuchnął, jeszcze jakoś przeżyłem, ale przy tym drugim to już był problem. Węgiel 29. Dobrze, jest. Trochę mi tutaj lewali ścięło, ale dobra. Creepereczku, gdzieś ty jesteś? Wow. Gdzie? Won. Won mi stąd. Mówię won to won. No.
Te jaskinie to są strasznie niebezpieczne. Okej. Pewnie tam coś się czai. Tak, na pewno. Redstone. No dobra, gdzie jest ten creeper? Na pewno tu jeszcze jakiś musi być. Słyszałem go. Coś tam słyszałem. Dobra, ale najpierw to sobie zróbmy pochodnie. Bo się skończyły. Dobra, 43. Może być. Pająk. Pająk może być. Pochodnia, pochodnia, pochodnia. I wydobywamy tego właśnie. Cały redstone mi też poszedł przez to. Ale tu widzę, że go trochę jest. I tu żelazo widzę. Może nie będzie aż tak źle. Ale próbowałem pływać w lawy. Słyszałem coś. I to mi się nie podoba. Najpierw to sobie zjedzmy. Okej. Duża otwarta przestrzeń, znaczy wybuchowo. Dobra. Chyba jest bezpiecznie. Czekaj. Zjedzmy sobie to. Dobra, tam jest jakiś pająk. Ale my przechodzimy już na timelapse, aby to nie było ten chodzenie tak. Tragiczny w tą grę. Kościotrup mnie zabił. Złazimy tam na dół. Że już dobrze. To my teraz idziemy tylko po tej intemę, bo to strata czasu tej jaskini. Lepiej tam nie schodzić. To niebezpieczne miejsce. Dobra, zejdźmy sobie na dół i zaraz i będzie dobrze, jeżeli wszystkie intemy by wróciły, ale to raczej mało prawdopodobne jak zawsze. Dobra, idziemy. Po prostu lepiej to sobie kopać tunel i tyle. Dobra, widzę, że mi tu coś życie już złazi. To jest część moich rzeczy. A gdzie reszta? Widzę tam XMP. O, mieczek. On tu na pewno gdzieś jest, ten kościół. Dawaj, miecz.
Tak, tutaj utknęliśmy, nie mogliśmy się ruszyć. Dobra, dosyć tego. Spływamy stąd. Jak widzicie na załączonym obrazku, jaskinie to bardzo niebezpieczne miejsce i lepiej się do nich nie zbliżać. Dlatego ja w przyszłości, jak będę już jakieś surowce wydobywać, szukać czy coś, to przełączam w sobie tryb gry. Czemu? Co? Czemu tutaj tak sobie leży po prostu? Redstone. Nie, mamy trochę redstone'a, więc już jest coś. Już możemy coś sobie znaleźć. Ale i tak jest dobrze, że znaleźliśmy tam jaskinię. Czekaj, co to było? Nie, to był węgiel. Węgiel mamy, to mamy. I tu jest wejście na górę. Nagrywam 25 minut, co może znaczyć, że oglądacie już może 15 minut mojego materiału. Więc zaraz będziemy kończyć. Tylko sobie wyjdziemy. Na razie to będziemy pracować nad tym, co jest na górze. Czyli spokojne, moje ładne życie. I tyle. Tyle w tym temacie. Bo tutaj na dół to lepiej nie schodzić. Bo tu jest niedobrze. A poza tym trzeba ten mój domek też rozbudować trochę. Dobra. Łazimy. Łazimy. Gdzie jest ten koniec tych schodów? To naprawdę jest strasznie głęboko. My tu musieliśmy zejść. O, jesteśmy już. Dobra, łazimy. I jesteśmy na miejscu. No dobra, i tak przepalić tamto trzeba. Tylko nie mamy jak. No to zaraz pójdziemy po coś. Tutaj wrzucimy sobie to. Na pewno to i to. No i do bloków jeszcze sobie dorzućmy to, co tutaj dzisiaj znaleźliśmy. Czyli to, to, to. Ale niestety to, co mieliśmy na początku tego sezonu, już zostało stracone. A szkoda. No, powiem tyle, szkoda. Bo mieliśmy diamentowe tam rzeczy i w ogóle. Dobra. Weźmy tutaj, wrzućmy dwa węgle. Powinny wystarczyć. Tak mi się jakoś zdaje. No, farma już jest gotowa. To też dobrze. Okej, okay, tutaj widzę, że rośnie to tak jak chcę. Nie się drzewka rozwijają. 27 minut. No dobra, to jeszcze sobie. No tak, bo tu jest zejście dozu w dół. Takie mocne. To jeszcze sobie weźmy, zejdźmy tutaj w dół. Co nie? Bo tutaj też będziemy schodzić. Tylko teraz do zapytania, bo pamiętam, że mieliśmy trochę tych bloków. Jeszcze, o, jest. Jest, jest, jest. No to będzie dużo prościej. Schody. Schody do nieba. I tu. Tak, mamy już jakieś zejście w dół. To też możemy sobie zrobić. Wykopać w ogóle. No i tu już sobie zejdźmy z jeden blok, abyśmy mieli później gdzie iść. O, tak to mniej więcej dobrze to wygląda. Co tego ciekawe, czy będą mody do Skylinesu. Zbiskane rzeczywiście mówię. Aha, dobra, tu jest to. Bo na Xboxie już podobno są. Na Skyline, na czwórce no to nie ma, a na komputerze no to wiadomo były od początku. Kopiemy, kopiemy i gdzieś się dokopiemy. Dokopaliśmy się. Wow.
Aha, no tak. Taki był też mój zamiar, aby zrobić sobie tutaj kolejne piętro pod tym. No dobrze, i to byłoby chyba na tyle z dzisiejszego odcinka. Dzisiaj to głównie w jaskini sobie spędziliśmy czas. Jeśli wam się podobało, może zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to kliknijcie subskrybuj. I do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!